A więc witam w dzisiejszym odcinku na moim kanale, a dzisiaj będę wam pokazywał aktualizację mojej kolonii Lasy z Niger, którą mogliście widzieć chyba miesiąc temu. Ale zanim to subskrybuj kanał, taki sam czynnik, który wyświetlałam się na ekranie, kliknij tam na dole. I jeszcze jedno ogłoszenie, więc jak możecie widzieć, konkurs będzie na tą kolonię. Jest to kolonia Lasy z Niger Królowa plus 10-15 robotnic. Wymagania konkursowe są takie, że trzeba zasubskrybować kanał, będzie to weryfikowane. Napisanie komentarza, hashtag konkurs z mailem kontaktowym w razie czego jakbyście wygrali i zostawienie łapki w górę pod filmem konkursowym, a wyniki konkursu już będą za równy miesiąc 24 października w filmie z wynikami konkursu. Dobra, więc teraz sobie przypomnijmy historię właśnie tej kolonii. Jak mogliście wiedzieć w poprzednim filmie z tej kolonii, jak była chyba sama królowa lasu z Niger, ją zapałem pod koniec sierpnia albo w połowie sierpnia jakoś tak, kiedy była ich rójka razem z lasu z Flavus. Po prostu łapałem wszystko i nagle zobaczyłem, o, lasu z Niger, to złapię, bo nie miałem aktualnie tej kolonii na hodowli. Więc historia była taka, że pierwsze co tej królowej dałem kropelkę miodu, taką malutką, wypiła ją, wyjąłem sreberko, zostawiłem w dość ciepłym miejscu, między 23-25 stopni tam było. Nie patrzyłem tak może, nie patrzyłem przez miesiąc. Po miesiącu sobie przypomniałem, że mam właśnie te lasy z Niger i zobaczyłem. I były tam już dość potężny pakiet poczwarek. Nie wiem właśnie czy w tej, czy w innej kolonii, bo zapałem w sumie chyba 3 kolonie lasy z Niger. Pamiętam, że w jednej był bardzo pokaźny pakiet poczwarek. No i zostawiłem na kolejne 2-3 tygodnie i po 2-3 tygodniach zobaczyłem, że jest dość dużo robotnic i jeszcze bardzo pokaźny pakiet poczwarek. Jak możecie zobaczyć, aktualnie jest oto taka kolonia, między 15-20 robotnic jest ich. Jeszcze mają bardzo dość pokaźny pakiet poczwarek. Myślę, że około 5 poczwarek będzie i jakieś tam larwy i jajeczka jeszcze były. No i to była taka krótka przypominajka historii tej kolonii. Też przypomnimy charakterystykę gatunku. No to jest najbardziej pospolita mrówka w Polsce, jak możecie już wiedzieć. Polecana dla początkujących i stwierdzam fakt, że rzeczywiście jest polecana dla początkujących, bo możecie po mojej historii zobaczyć, że ja praktycznie zaglądałem do nich co miesiąc i możecie zobaczyć, że taką kolonię uzyskałem. Aktualnie od pierwszej robotnicy karmię je co tydzień miodem i mącznikiem lub karaczanem tureckim. I tak właśnie ta kolonia się rozwija i jest no bardzo łatwa. I tak jak wam mówiłem, zapałem około 3 kolonie tego gatunku, jak nie 4. I tutaj macie kolejną z nich. A jak musicie wiedzieć, też mają dosyć pokaźny pakiet potomstwa i też około 15-20 robotnic. Więc w każdej kolonii się to potwierdza, że są bardzo łatwe. Nawet bardziej bym powiedział, że są lepsze niż mesory, więc jeśli macie wybór między złapać lasu z Niger w rójce, a kupić mesor Barbarus, to polecam bardziej lasu z Niger sobie po prostu złapać. Po pierwsze, nie wydajecie na mrówki, chyba że no po prostu mieszkacie w rejonach, gdzie mesor Barbarus jest i ma rójkę. A drugim faktem, że mesor Barbarus strasznie z śmiecą, a te mrówki no trochę mniej. Jeszcze nie zauważyłem tego po probówce. Dobra, więc to by było na tyle tego odcinka. Subskrybujcie kanał, taki sam czerwony przycisk, który wyświetlam właśnie na ekranie. Kliknij tam na dole. Pamiętajcie o konkursie, a my widzimy się już za tydzień przy aktualizacji Lasius Flavus. Do zobaczenia, cześć!